Dzień dobry, witajcie, słuchajcie, znowu na kolejnym filmie. Muszę was przeprosić, słuchajcie, za taki długi czas nieobecności, ale urlop to urlop, nie? Urlop się spędza z rodziną, także nie miejcie mi tego za złe, nie? Słuchajcie, dzisiaj zachód słońca będzie, no bo jak może być inaczej? Słuchajcie, jestem niedaleko miasta mojego, niedaleko Bydgoszczy, jestem w Niemczech. Słuchajcie, to jest jedyne pole słoneczników. Już prawie przekwitnięte, ale jeszcze trochę kwiatów jest, także za chwilę. Zresztą zobaczcie sami, spójrzcie. Nie wiem, czy coś zobaczycie. O! Trochę jeszcze jest tego fajnego, nie? Jak zwykle, słuchajcie, przyjechałem rowerem. I będziemy sobie robić zdjęcia. Sprzęt już mam cały przygotowany. Jest. No jestem prawie godzinę przed zachodem słońca. Słońce zajdzie za takie wysoką ścianę lasu, drzew. Także nie wiadomo. Myślę, że słońce wyświeci, choć bo wczoraj wyświeciło jakiś front, idzie. Może się całkowicie schowa, dlatego zróbmy przykładowe zdjęcie. Ustawmy się, a potem polatajmy dronem, a zobaczymy, co będzie zupełnie na końcu. Widzę ciemny horyzont. Zobaczymy. Dobrze, ja rozkładam sprzęt i lecimy, nie? Góra. Dobrze, moi mieli, słuchajcie. Nagrywa. Kadr ustawiłem, słuchajcie, odłożę telefon. Niech on sobie nagrywa. Gdzie wy jesteście? O, jesteście, dobra. Ustawiłem pierwszy kadr i mi się wydaje, że to będzie ostatni, bo zaraz słońce nam się schowa całkowicie za ten front, który idzie, a mają przyjść burze, dlatego pospieszę się i spójrzcie na to, co ustawiłem. Dobrze, moi mili, już wam pokazuję, zaraz odbija światło. Dobra, chyba jest dobrze, ok? To teraz tak, moi mili. Pierwsze, tym słonecznikiem, co tutaj jest, zasłoniłem to słońce i ustawiłem na minus 3 kompensację ekspozycji ISO 8, 1,800 sekundy, słuchajcie. Ostrość ustawimy na niego, żeby nie prześwietlić. Zobaczcie, jest całkiem ciemny przód, ale teraz, tak jak wiecie, że ja robię, ustawimy sobie na 1,200 sekundy. Jest delikatny weterek, także będzie ok. Ustawimy ostrość tutaj i ładnie, zobaczcie, nam pokazało te cienie. Wyciągniemy z tego coś, nie? Ale możemy sobie jeszcze na przykład podnieść, zmniejszyć czas do 1/100 i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, jest o wiele lepiej. Wiadomo, przy takim czasie prześwietli nam trochę niebo, ale będzie ok. Dobrze. To co? Zapraszam was na to pierwsze zdjęcie. I ja lecę, bo zaraz słońce się schowa. Zobaczymy, co będzie dalej. Dobrze, moi mili. Przerwę wam ten film, gdyż postanowiłem, a wielu z was pyta, w jaki sposób ja obrabiam zdjęcia. Słuchajcie, to nie jest trudne. To jest banalnie proste. Ja to nie wydziwiam tych całych kawki się napiję, nie? Gdyż jest wcześnie rano, jak widzicie, słońce bezpośrednio mi daje na ryj. A siedzieliśmy do nocy i do rana pilnowaliśmy modliszki, gdyż dopuszczamy piękne modliszki. Niestety nie udało się samca uratować po tym, jak zrobił swoje. No i teraz sobie zajada smacznie nasza samiczka. Mieliśmy dwie jeszcze, no niestety nie dopuścimy, chyba że ktoś będzie miał samca. Ale słuchajcie, zrobił swoje. Ale cóż, o tym opowiem więcej na innym kanale, także przechodzimy do zdjęcia, które chcemy obrobić. Słuchajcie, nie wiem dlaczego z tą myszką tutaj tak zbytnio nie działa, ale dobra. Dobrze, moi mili, jesteśmy już w Lightroomie. Jak widzicie, tutaj pokazuję wam dwa zdjęcia na podglądzie, na dole zasobniku są. I to akurat jest jasne, gdzie przepala nam te wszystkie słońca. Zobaczcie, a to drugie, no jest strasznie ciemne. Czernie nam pokazują, ale genialnie pokazuje nam to światło na niebie.
gdyż są tam parę chmurek, które wykorzystamy. A właśnie, wziąłem rysik, żeby na nim pracować. Zaznaczamy teraz te dwa zdjęcia i przechodzimy do karty, żeby wyłączyć. Włączamy w HDR, zobaczcie. Nic nie bawimy się w żadne ustawienia, znaczy ja się nie bawię ustawienia, wszystko zostawiamy na auto i height ustawiamy. Degos amount, nie umiem tego określić jak to po polsku, idealnie nam tego dobrał, no i łączymy to sobie zdjęcie. Za chwilę połączę zdjęcie. Wiadomo, każdy ma sprzęt jaki ma. Dobrze, i na dole w zasobniku pojawią nam się wszystkie trzy zdjęcia. I wyszedł elegancko. Kadr jest dobry, te elementy wysuniemy, przytniemy, zatem przechodzimy do kadry cięcia, dołu trochę ściągniemy. Z tej strony ten listek, zobaczymy co wyjdzie. Jak na razie, o ten listek nie pasuje mi, to całego ściągniemy. Dobrze. I wydaje mi się, że tak będzie ok. Przesuniemy zaraz sobie cały obraz, tak żeby mniej więcej na przecięciu, czyli ostrym punkcie był ten słonecznik. Wiadomo, jak coś nie trafimy, no to tak niech zostanie. Ok, tak to zostawimy. Jeśli chodzi o ustawienia, no to Adobe Lightroom. Ja zawsze Adobe Landscape, żeby właśnie tak wyszło. Kolory pokazał. Wszystko elegancko. Jeśli chodzi o resztę, to później podnosimy sobie. Teraz, moi drodzy, tutaj ustawiamy sobie na balans bieli, ustawiamy na auto. Przeważnie się sprawdza. Można się pobawić te inne kolory, ale mi się wydaje, że auto wybiera nam dokładnie. To jest już porządna maszyna. Tak, zostawimy na auto. Tak, to zostawimy. Ok, teraz bardzo ładnie nam to niebo wyszło. Tam z tyłu widać ten front. I teraz, moi drodzy, sobie ściągniemy, znaczy podniesiemy sobie trochę czerni, bo na dole, jak widzicie, na niebiesko podświetla nam te elementy, które są smoliste czernie, żeby je usunąć. Jest ok. W zasadzie zostawimy tutaj wszystko na auto, tak jak wyszło, tak wyszło. Dobrze. Jedyne co ustawiamy, detal. I teraz jak przytrzymamy sobie Alt i będziemy przeciągać, to szary nam się obraz zrobi i będzie widać, co konkretnie robimy, o zobaczcie, z tym wszystkim, nie? To daje oczywiście automatycznie ostrość, delikatnie i tak zostawiam. W zasadzie nic z ostrzeniem, nic więcej nie robię, tak jak mniej więcej zostawiam teraz. Ja jeszcze dodaję korekcję obiektywu, ale niestety Lightroom nie znajdzie Lumixowych obiektywów, więc ja dobieram zawsze sobie Soniacza, zauważyłem, że bardzo fajnie mi pasuje. I to będzie Sony 85 mm. Mi to pasuje. Bardzo fajnie ustawia. No, tak to zostawimy. Ok, dobrze. I teraz przejdźmy sobie do masek. Naprawdę dużo tych masek nie będzie. O, zaznaczamy sobie niebo. On teraz robi to, co ma robić. Zaznaczy nam bardzo ładnie niebo. Zobaczmy. Elegancko nam zaznaczył. Jak widzicie, słoneczniki ominął, a całe niebo nam zaznaczył. Select Sky, ta opcja się nazywa. I z niej, słuchajcie, ściągniemy trochę niebieskiego. Znaczy niebieskiego damy więcej, bo niebo było niebieskie. I ściągniemy trochę ekspozycji. No, bardzo ładnie nam to pokazuje to niebo. Chyba z nic wiem, że nie będziemy. Kontrastu dodamy. O, właśnie, dobra. Na pewno tekstury dodamy i przejrzystości, gdyż te chmurki fajnie nam tam wyświetliły. Nie jest to mega, jak jest niebo, ale te chmurki nam się bardzo podobają. Dobrze. Nie będziemy tu nic robić z tą maską. Przeważnie dokładam na tej masce gradient od góry, ale widzę, że ładnie to powycinało wszystko. Dobrze, tak to zostawimy. Tak fajnie nam zaznaczył. Dobrze. Następnym maską będzie gradient liniowy. Lecę od dołu. Jak przytrzymamy Shift, zobaczcie, to on nam nie będzie odsuwał niczego. Zdejmuję z niej zawsze ekspozycję z tej maski i dodaję trochę czerni. O. W zasadzie tak zawsze to zostawiam.
Kolejną maską mamy słońce zasłonięte słonecznikiem, jest, będzie gradient okrągły i właśnie na tym słońcu troszkę to rozjaśnimy, ale tutaj bawię się dehaze'em, zobaczcie, nawet jak dam za dużo dehaze'u, zobaczcie co on robi, to tak było na szybko, daje ekspozycji, jest ok. I teraz bruszem w tej masce wytniemy sobie, o, ładnie, słonecznik, gdyż słońce nie prześwituje przez słonecznik i tak to zostawię. To jest w zasadzie co robię na tej masce i na samym końcu dodaję ostatnią maskę na całości i teraz jak przytrzymamy chyba shifta, nie pamiętam, próbuję teraz dwoma kliknięciami ustawić na całość, tak, z kontrolem i odwracamy tą maskę, jest po całej długości, widzicie, na rogach będzie nam ta maska ściągać i tutaj ściągam tylko ekspozycję i nic więcej z tym nie robię, zobaczcie, no jak na moje jest elegancko i takie maski tylko zostawiam, zobaczcie, było przed, a tak jest po i sami możecie zobaczyć jak to wygląda, elegancko przed i po, no. I niech tak zostanie. Jak na moje jest elegancko. Tak mi się wydaje. No. Jak widzicie, ja robię to w ten sposób, bardzo prosty sposób. Nie przykładam do tego dużo uwagi, bo staram się zrobić zdjęcia tak, żeby były naturalnie piękne. Kiedyś się bawiłem w takie rzeczy, ale to było ojej. No teraz jak patrzę na te zdjęcia, to usiadłbym do nich inaczej. Dobrze, moi mili. Skoro wszystko wiecie, to zapraszam Was na to zdjęcie i wracamy do filmu. Moi drodzy, jak na złość, wiecie co, po urlopie człowiek wyjdzie sobie, czy wyjedzie rowerem, żeby na zdjęcia i niestety, tak jak sądziłem, przyszedł ciemny front, zresztą zobaczcie sami, to już nie odsłoni nieba, tam idzie duży front ciemny, także słońce się schowa pod nim, no niestety, tak jest w życiu, że nie trafia się na dobre warunki, nie? Chociaż słuchajcie, no jedno zdjęcie zrobiliśmy, zasłoniliśmy je słonecznikiem i wyszło bardzo, bardzo fajnie. Jesteśmy przy głównej drodze, także wybaczcie troszkę. Dziwne, że nikt mnie dronem nie złapał. Znaczy nie mógł w sumie, bo legalnie latam, nie? Nie to co inni, nawet w komentarzach pod moim filmem, ale to zostawiam ich w sprawie. Słuchajcie,
Ważna kwestia. Te zdjęcia, które wstawiam, wstawiam oczywiście na aplikację Wintu. Cały czas wam o niej mówię. Lokalizację też tam poznacie, moi mili. I co? No, zasubskrybujcie kanał. Ci, którzy trafili tu przypadkiem na ten krótki film, no bo nic więcej dzisiaj nie zrobię. Dajcie tą łapkę w górę. Teraz postaram się wrzucać na bieżąco. Zobaczymy. A słoneczniki jak słoneczniki będą za rok, nie? Przyjedziemy za rok, zobaczymy. Będzie fajnie. Dobra, słuchajcie, ja zawijam sprzęt. Odpalam rower i wracam do domu, do rodzinki. Może jakiś makro poranek z kropelkami rosy, co wy na to? Będzie dobrze. Dobra, trzymajcie się. Do następnego filmu bez odbioru. Hej.